Od 4 lat nie piję. Co się tak z przerwami. Od 2 nie palę, to znaczy elektryk tylko. I twarde to już w ogóle, ostatni raz w gimnazjum. I do minisia mi teraz taki specjalny korzeń zaparza, przyznaję, ostro mi wjechał. Jak pytacie mnie, dlaczego ja tak tańczyłem, to ja w ogóle tego nie pamiętam. Po weekendzie Łuki potrzebuje chwili, żeby dojść do siebie. Po ostatnich dniach Siedlec pojawił się w firmie dopiero we wtorek, bez koszulki. Za to z nożem. Tak, tak, wpadłem kiedyś do roboty z nożem, nie? Ale zaznaczmy, że to nie był mój nóż, tylko Hubasa. Zresztą złoty człowiek, także z tego miejsca chciałbym go pozdrowić, mogę? Hubas, mordeczko, pozdrowienia do więzienia. Trzymaj się tam, wariacie. Zadzwij się, o czym gadamy? O chrzcinach Łukiego. Nie za późno, Łuki? W sensie mojego Damianka. No przecież wiem, no wiem. Fajnie, fajnie. To jest duże wydarzenie w rodzinie Kropliczanki. Kiedy są? Jutro. Właśnie i Michał, w związku z tym chciałbym ciebie gorąco poprosić, jeśli możliwość... Nic nie mów. Załatwione. Serio? Tak? Żartujesz? Przecież to jest zaszczyt. No to dzięki, stary. Ja dziękuję. Za zaufanie. Wiedziałem, że nadajemy na tych samych falach. Aha. Nie wiem, może was to zdziwić, ale ja nigdy nie byłem ojcem chrzestnym. Michał... Może ja też sobie tak wytatuuję? Damianek? Nie, może lepiej nie, bo z tym ojcem chrzestnym... Ile teraz się daje na komunię? Ja dam 2 razy tyle. Ja będę najlepszym ojcem. Chrzestnym. Oczywiście. Wiadomo. Chciałem tylko poprosić Michała o wolne dzisiaj, żeby pomóc przyjęcie ogarnąć. Ale skoro chcesz szczodrze sypnąć hajsem, to się nie będę kłócił, nie? Tylko, że teoretycznie, kurde, poprosiłem już Sebę, bo w zeszłym miesiącu, jak mi firma zrobiła 2 razy zwrot za paliwo przypadkiem, to nic nie powiedział. A wiedział. Czyli sztywniutka z niego mordeczka. Kurde, jak ja mu to powiem? Bardzo lubi Damianka i będzie mu strasznie przykro. Co? A! Mój Damianek. Tylko Bóg może mnie sądzić.